Witam, witam gwintowników. Mam dobrą wiadomość, może nie dla każdego, ale spora część osób się ucieszy. Dzisiaj nie będzie skoja, dzisiaj będzie kopę. Tutaj śmiesznie, zobaczcie, na rankedzie mamy 402 punkty, na proladerze 401. Spoko, dzisiaj będzie troszkę troll deck, ale powinien być kompetytywny. Także pisaliście mi w komentarzach, żeby stworzyć jakiś deck w miarę dobry, ale żeby to nie była jakaś meta, tylko coś ciekawego. Także wychodzę naprzeciw oczekiwaniom i mamy dzisiaj sklepa KP, czyli będzie wesoło, ale to nie będzie Hensel. To nie będzie Hensel, więc spokojnie. I jeszcze info odnośnie live'a. Tak szczerze nie wiem, o której będzie godzinie, czy zacznę już o 16, czy zacznę o 18. Także dajcie tam najlepiej przy follow powiadomienie i będziecie wiedzieć, o której zaczynam. Nie jest zwykle stała godzina, więc najlepiej tak zrobić. No i cóż, co my tu mamy? Oczywiście czekamy na weekendy premium, czekamy na nową ekspansję w maju i czekamy na wygląd stołów już 17. Talia nazywa się Supermarket Adda i gramy sobie sklepika. Talia opiera się na przewadze kart. Oczywiście wyjdzie na to, że będziemy karty do tyłu, ale nie martwcie się. Jest Ciri. Przygody sklepa. Okwiścik. Mandragora, jakby coś się działo. I jest jeszcze tutaj Talar. Jest Talar, czyli mamy 4 możliwości. Więcej prawdopodobnie nie ma w całym KP. Nie da się złożyć więcej. I ogólnie w gwincie na daną talię chyba nie ma więcej możliwości zrobienia przewagi. Tak to teraz wygląda. Jeśli ktoś na przykład rok nie grał w gwinta i wbił na ten odcinek, no to tak to wygląda. Nie ma Ciarana i nie mamy już aż tak dużych możliwości. Chociaż 4 karty, no to nie jest tragedia, ale to wszystko musi zagrać. I oczywiście mamy teraz większe removale niż kiedyś to było. Kto pamięta talię Ciri, Ciaran, Okwist? Piszcie. Piszcie. No i oczywiście Yevin i tak dalej, i Atrapa. No i tak to wygląda. Gramy sobie sreberka takie, żeby czasami odkluczyć, żeby odpogodzić, żeby coś tam wyciągnąć i żeby wzmocnić. A tutaj Adda troszkę przeklęci, troszkę tutaj musimy już rzucić innych kart, bo aż tylu nie ma. Są specjale, jest nawet pogoda. Mogę sobie wrzucić tą trójkę tego z niebieskich pasów, ale nie chcę zaśmiecać deku. I okaże, że go mam na łapie, a tej trójki nie. Także gramy. Gramy, nie ma co dużo gadać. Musi być wesoło. Trzeba sobie rozmaicić. W ogóle nie grałem od wczoraj tych rankedów, także spadło się te 50 pozycji przez jeden dzień. No, grają ludzie, bo to jest, nie jest aż taki wysoki pułap. Oj, sorry. To nie jest aż taki wysoki pułap, te 400. Ale ciężko się gra, już tam się dostaje mniej za wygrałem, mnie za przegraną. Więc tak to wygląda. Czekajcie. Tu dla mojej rozrywki. Mamy Henselcika, no to będzie srogo, bardzo srogo. Tego nie chcemy, tego nie chcemy. No to z mojej przewagi kart to naprawdę sporo zostało. Naprawdę sporo. Chociaż... Czy to jest możliwe do przetrwania? Tu Seldkirk na rej, tu maszyna dwa razy. Trzeba szukać sklepa. Ale teraz by się przydało Ciri odpalić. O, nie zapomniałem. No, proladerze już sobie mogę pożartować, bo w tym sezonie top 8 nie będzie. Nie musicie nawet mnie przekonywać. Jesteś tu dla mojej rozrywki.
jestem. Mogę sobie na to pozwolić, spoko. To jest fajnie małe tempo na razie. Dobra. Aha. Kłopoty idą. Jednak gra, gościu. No to spoko. A, czy to będzie Hansel od razu? To może być Hansel od razu. Jesteśmy w żopie? Ciżby? Ja jestem zaszczycony. On mi to spasuje zaraz. Jak sobie życzysz, pani? To jest nieuniknione. Teraz mi spasuje. Pierwszą będziemy się starać wygrać, nie wiem jak. Potrzebuję dwóch kart. Okej. Do zrobienia. Jeszcze nie przebijamy mu jazdy. Ale ekstra. Ale ekstra. On ma Henselta strasznego. Strasznego Henselta. To jest słabe. Okwit mi zabije od razu. A Ciri też nie przeżyje. Chociaż tak, robimy Ciri jedna runda. Oddaj się, oszczędzisz mi czasu. Jak to przeżyje, no to spoko. To ja pasuję. Chyba, że nie mam sklepa, bo to jest jednak większe prawdopodobieństwo, że dobiorę kartę niż ta Ciri i Okwit. Okwit jest naprawdę słaby. Ewentualnie z Feniksem i jedną rundę czarne chmury z Rzutkiewką, no to spoko. Dobra, no to pasujemy. Pasujemy, pasujemy. Tarana ma. Nie. No i dobra. Jakbym to pociągnął, to oczywiście Ciri by zginęła. To jest tylko jeden strzał. Rzucamy i się wycofujemy. Ale dobrałem. To jest lipne. To jest lipne. Teraz musimy się pozbyć Ciri niestety, to jest tylko 6 punktów. Ej, nie ma czym grać, nie ma czym grać. Oh my god. Really? Really? Kółko to sam. Dobra. Się skupimy, żeby to zbijał. No to do dzieła. Nieźle. Tutaj jest problem, bo to... Przeklęty musi za 8 wyjść. Żeby to miało cel. Raz, dwa, trzy ewentualnie, ale już powoli muszę Okwista. On ma jeszcze Henselta. Dobra, nie ma co zbierać. Tu Hensel nie będzie taki zły, to będzie dwa razy. Ale trzeba usunąć. Trzeba na bieżąco. I teraz Okwist. I wjeżdża Henselt. Niestety. Henselt! No trzy tarany? Trzy tarany chyba.
Jestem oficerem. Co ciekawe, nie usunął. 5. No to do dzieła. A miałeś taran jeszcze na łapie. To lipa. W kółko to samo. Jeden taran albo jeden mistrz. Cokolwiek. Niestety pierwszy mecz nieudany, ale nie ma co się poddawać. Ciekawe, czy dostaniemy punkty? Czy ja miałem KP na maksa? Zaraz zobaczę. No, miałem na maksa. Tylko zniżamy te punkciki. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Może się teraz jakiegoś przeciwnika, też jakiegoś trolla znajdzie. Nie od razu ma haka. No to jest troll. Wątpię. Niedługo przejdę gwinta. Dobra, pyk, pyk. A gdzie jest Okwist? Halo? Halo? Gdzie jest Okwist? Gdzie jest Szpieg? Gdzie jest Ciri? Wdeczku, musiałbym się bardziej chyba odcenać z tego. Koegzystencja jest mitem. Ciri... Ciri już jest do wyrzucenia. No muszę to wygrać, nie? Jesteś tu dla mojej rozrywki. Tam to też było za 10, ale już dobra. Ha, jak bieda, to do krasnoluda. Żwawo! 3 punkciki. Salut. Nie, to naprawdę trzeba dobrać dobrą rękę. To jest problem. Będzie jak zechcesz, panie. Okej. Nic ci nie będzie. Kurde, ale Lipson. Nie zawiodę, król. Spróbujemy tą pierwszą wygrać. Może później Ciri dobiorę. Albo szpiega. Dobra, dobra. No, trochę pasywek. Kurde, może to nie jest taka zła talia. Eliren. Dobra, przebijamy. Brązik zawsze lepszy od silvera, nie? Wszystko w porządku? Nie powinieneś był tu przychodzić. I pasywne. Musimy się trzymać razem. Zaraz będą oficerowie wjeżdżać. Wszystko w porządku. No jeszcze nie. Kurde, ale się przewinął ładnie. Twoje sztuczki cię nie ocalą, dła. Ale się ładnie przewinął. No, tylko mnie ratujesz sklep w kartę i na równych przegrać. Nic lepszego tutaj mnie nie czeka. W czym mogę ci pomóc? Dobra, dobra. Sklep w kartę. Ale miałem Fuxa. Kurde, serio? Czy on już idę grał? Nie grał idy jeszcze. Ja pierdzielę.
No dobra, o troszkę tam obiłem, okej. No dobra, zajebiście. Troszkę tam obiłem, to jest idanie. Szkoda, że nie w kartę, bo była idealna sytuacja, bym był chyba tam punkt czy dwa więcej i bym tego coina odbił. Ale szkoda. No i tak tego nie wygram, nie? Tutaj nie mamy. Serio. Wstawaj! Brihet! Piątkę? Piątkę, czy on gra jaskra? Wstawajcie i walczcie, tchórze! No po co by go wymieniał? Nasz klient, nasz pan. Nie powinieneś był tu przychodzić. Kurde, serio. Ale gruz. To była jedyna szansa, żeby nie wyrolował czegokolwiek. No i cóż. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Sentirk nas poprowadzi! Miejmy to za szansę. Ja pierdykam! To było to Igni. Jak on to dobrał? On dobrał jeszcze raz to Igni? Ten to musi dopiero mieć niefart. No albo ten. I w sumie na Proladerze mamy podobną pozycję jak na Rankedach. Beka. Kurczę, nie wygraliśmy meczu, ale to nie znaczy, że ten deck nie działa, tak wam powiem. Ja bym go sprawdził, chociaż zdecydowanie odstaję od mety. Ale myślę, że zabawa przednia. Na 10 randze możecie spróbować, albo na 15. Myślę, że będzie wygrywał czasami mecze. A tak to zapraszam na live'iki, no... poważne rozgrywki, możliwe, że dzisiaj zagramy też z widzami, z subikami. Także zapraszam. Dajcie łapę, jeśli wam się podobało. I do zobaczyska, hej hej.